Dzień dobry. Kurczak w sosie curry. Dla niektórych brzmi to groźnie i strasznie, a to wcale nie jest trudne do przygotowania. Zobaczcie mój przepis i spróbujcie koniecznie, zróbcie i przekonacie się, jaki jest pyszny i jaki łatwy w przygotowaniu. Zapraszam. Co będzie potrzebne? Będzie potrzebne mięso kurczaka, około 600 gramów, dowolne. Ja dzisiaj mam piersi z kurczaka i tutaj leżą te moje obie piersi. Do przyprawienia będę używała dwóch małych ząbków czosnku albo jednego dużego, koniecznie świeży korzeń imbiru. Tego imbiru będę potrzebowała po starciu około jedną dużą łyżkę. Tutaj jest olej kokosowy, to do podsmażenia. Tutaj jest curry i tego curry jest dosyć dużo, bo są aż 4 łyżeczki, to takie kopiaste, ale w końcu to ma być kurczak w sosie curry. Obok kurkuma jedna łyżeczka. Jedna łyżeczka cukru trzcinowego, naprawdę polecam cukier trzcinowy, nie zamieniajcie go na biały cukier, bo on dodaje jeszcze takiego fajnego smaku i aromatu. I płaska łyżeczka soli, której resztka mi się już tutaj przesypała, ale jest płaska łyżeczka soli. Skoro ma być to sos, to sos zrobię z mleczka kokosowego. To jest taka standardowa puszka 400 ml i tutaj obok mam w dzbanuszku mleko. To mleko będę używała potem do uzyskania odpowiedniej konsystencji, gęstości sosu. Ja użyję około 100 ml, ale to już zależy od Was. Czy chcecie mieć sos bardziej gęsty, czy bardziej rzadki, to tego mleka zużyjecie więcej albo mniej. Jeżeli chodzi o kurczaka w sosie curry, to wszystko. Ja takiego kurczaka podaję zawsze z ryżem i uwielbiam do tego ryż jaśminowy. I tutaj zobaczcie, jest ryż jaśminowy. Ja dzisiaj będę przygotowywała dwie szklanki, do których użyję dwóch łyżek oleju i płaskiej łyżeczki soli. Tutaj z tyłu jest jeszcze woda i jakiej ilości wody użyć, jeżeli używacie ryżu sypkiego? 2 razy tyle, ile macie ryżu. Czyli jeżeli będziecie mieli jedną szklankę, kubeczek, miseczkę, cokolwiek, jakiekolwiek naczynie z ryżem, wody potrzeba do ugotowania tego ryżu 2 razy tyle. No to o ryżu wiemy już wszystko. No to pozostanie mi już tylko powiedzenie Wam, co się jeszcze przyda. Przyda się na pewno garnek, w którym gotuję ryż, przyda się patelnia, na której przygotuję kurczaka i cały ten sos, do starcia imbiru tarka o drobnych oczkach, oczywiście kurczaka będę kroić, więc deska do krojenia i nóż, coś do mieszania tutaj w tym garnku z ryżem, no i mały nożyk, którym przygotuję właśnie czosnek. Czosnek, jeżeli będziecie chcieli przecisnąć, no to wtedy oczywiście wyciskarka, ale ja go drobniutko pokroję. Ja mam wszystko tu gotowe w mojej cudownej kuchni, także mogę się zabierać do pracy. Zaczynam od pokrojenia mięsa. Ja dzisiaj mam piersi, tak jak widzieliście, i te piersi będę kroiła w dość drobne kawałki. Oczywiście wszelkie tutaj takie powięzi, czy wszystkie, jak ja to mówię, niepotrzebne rzeczy usuwam i też Wam polecam usuńcie. Nie jest to potem dobre podczas jedzenia. Teraz taką pierś przekrawam najpierw wzdłuż na paseczki, a potem kroję ją w drugą stronę. Te kawałki nie będą bardzo małe, ale dzięki temu będzie można je wyczuć i delektować się ich smakiem w sosie. Teraz imbir. Taki korzeń imbiru należy przed starciem obrać ze skóry. Ja sobie obieram tutaj kawałek z tego całego korzenia, nie odkrawam go, tylko dlatego, że będzie po prostu mi łatwiej go ścierać. Proszę bardzo, jest obrany ze skóry i teraz będę go ścierać. Ja myślę, że tyle już powinno go wystarczyć. Tak, będzie jedna łyżka, zobaczcie, żebyście zobaczyli, tego imbiru tak akurat jest na łyżkę. I ten imbir przekładam na mięso. Imbir starty, zabieram się za czosnek. Czosnek oczywiście obieram z łupiny, żeby było to łatwiejsze. Polecam Wam zgnieść ten czosnek i popatrzcie, ta łupina sama tutaj będzie już Wam z niego odchodzić.
Poza tym dodatkowo taki zgnieciony czosnek wydziela znacznie więcej aromatu. Jeżeli będziecie chcieli go przepuścić przez praskę, możecie to zrobić. Ja go postaram się bardzo drobno pokroić. Jak widzicie, wymieniłam nóż na większy, jest to zdecydowanie bardziej wygodne. Oczywiście małym też można to zrobić, ale po co się męczyć, skoro można sobie ułatwić. Ja już bardzo drobno pokroiłam swój czosnek, teraz przesypuję go na mięso. Kolejne przyprawy, jakie tu trafią, to będzie curry. Ale tego curry daję tylko dwie łyżeczki, bo dwie łyżeczki zostawię do sosu. Podobnie z solą, tutaj była jedna łyżeczka soli, ale do mięsa dodaję tylko pół łyżeczki, drugie pół łyżeczki trafi do sosu. Teraz takiego kurczaka mieszam z przyprawami. Ja już wtarłam przyprawy w mojego kurczaka. Jeżeli chcielibyście zapytać w tym momencie, czy takie mięso nie warto zamarynować wcześniej, 2-3 godziny bądź nawet dzień wcześniej. Oczywiście możecie, natomiast słuchajcie, tutaj jest imbir i nie ma takiej potrzeby, bo imbir znacznie przyspiesza właśnie marynowanie mięsa, ponieważ jest tutaj właśnie tym składnikiem kwasowym. Mięso jest przygotowane, a ja na patelnię teraz przekładam cały mój olej kokosowy i rozgrzewam patelnię na maksymalnej mocy. Tłuszcz, na którego przełożycie kurczaka, powinien być bardzo mocno rozgrzany. Jak to sprawdzić? No najprościej to po prostu przełożyć taki kawałeczek kurczaka. Jeżeli będzie skwierczał, to znaczy, że jest mocno rozgrzany. Skwierczy, czyli mogę całego mojego kurczaka przełożyć na patelnię. Teraz przez około 5 minut, cały czas na maksymalnej mocy kuchenki, będę go podsmażać. Mieszam, żeby się równo, zobaczcie, przysmażył z każdej strony. W ten sposób spowoduje, że te soki z kurczaka zostaną zamknięte w środku, natomiast na zewnątrz powstanie taka warstwa, która je właśnie zamknie i kurczak nie będzie suchy. Kiedy mięso już jest obsmażone dokładnie ze wszystkich stron, czyli po około 5 minutach takiego ciągłego mieszania, pamiętajcie, mieszajcie, bo się może przypalić, dosypuję resztę przypraw. Właściwie sól i cukier mogłabym dodać później, ale ja już dosypię wszystkie, dlatego że potem po dolaniu do tego mleczka kokosowego niektóre przyprawy właśnie kurkuma i curry mogłyby mi się zbrylić. A w tej chwili ja je szybciutko wymieszam jeszcze z tym mięsem. I dopiero doleję mleczko kokosowe. Jeżeli wasze mleczko kokosowe przechowywaliście w lodówce, będzie takie właśnie stałe, a pod spodem będzie płynne. Jest to jak najbardziej normalne. No zobaczcie, tu pod spodem jest ten płyn. To nie jest nic źle z waszym mleczkiem, wszystko jest w porządku. Teraz wszystko ze sobą mieszam i zagotowuję. Kiedy sos się już zagotował, muszę w nim pogotować mięso przez około 15 minut. Zmniejszyłam moc mojej kuchenki do połowy i na takim właśnie średniej jej mocy będę odparowywać tutaj częściowo ten sos, co potem uzupełnię mlekiem, raz na jakiś czas mieszając. A w międzyczasie zabieram się za przygotowanie ryżu. Do garnka przelewam olej i rozgrzewam go na maksymalnej mocy mojego palnika. Tłuszcz powinien być mocno rozgrzany, zanim wrzucicie do niego ryż. Jak to sprawdzić? No jak zwykle, wystarczy wrzucić kilka ziarenek ryżu. Jeżeli, zobaczcie, pojawią się bąbelki koło niego, to znaczy, że już jest dobrze rozgrzany i można przesypać do garnka cały ryż. Taki ryż po przesypaniu należy wymieszać i teraz przez około 5 minut należy go podsmażać, cały czas mieszając, żeby się nie przypalił do dna garnka. Zobaczcie, minęło 5 minut i po takich 5 minutach ten ryż zrobił się taki biały, czyli on już jest dobrze podprażony. Ja przesypuję do niego w tej chwili sól,
mieszam wszystko dokładnie i będę zalewać wodą. Wodą, jeszcze raz przypominam, dwa razy tyle objętości wody, niż było ryżu. Nie przestraszcie się, podczas takiego zalewania ta woda buchnie. Zobaczcie, woda się już uspokoiła. W tej chwili wszystko wymieszałam i wymieszałam ostatni raz. Więcej już w tym garnku mieszać nie będę tego ryżu. Przykrywam, zmniejszyłam moc do około 3/4 mocy mojej kuchenki i od momentu, aż się woda w tym garnku zagotuje, czekam 10 minut i zaczynam zaglądać do garnka. Zobaczycie wtedy, co się będzie działo, jak się ten ryż gotuje. Zobaczcie, minęło 10 minut. Część wody już się wygotowała. Teraz zajrzę dla Was na dno garnka. Na dnie tej wody już tutaj jest bardzo, bardzo malutko. Gotujemy ryż tak długo, aż ta woda się wygotuje całkowicie. Teraz zobaczcie, minęło około 15 minut. Tej wody w garnku na dnie już nie ma. Jeżeli macie kuchenkę elektryczną, przestawcie garnek obok. Jeżeli gazową, po prostu wyłączcie ogrzewanie i ten ryż jeszcze przez 2-3 minuty będzie dochodził. Minęło 15 minut, zobaczcie, tego sosu już tutaj prawie nie ma i to jest ten moment, którym właśnie będę uzupełniać mlekiem. Wlewam na początku około połowy, czyli około 50 ml i mieszam. I po chwili kolejne 50 ml. Oczywiście po dolaniu mleka wszystko muszę zagotować i po zagotowaniu sos już jest gotowy. Nakładam ryż i na taki jaśminowy ryż, który Wam bardzo polecam, bo on jest bardzo aromatyczny. I teraz poleję go moim kurczakiem w sosie curry. Słuchajcie, ja swoje danie przygotowałam w pół godziny. Myślę, że Wam się też uda i mam nadzieję, że będziecie je robili częściej, bo jak widzieliście sami, ani nie jest to trudne, ani skomplikowane i jak zawsze krok po kroku. Życzę Wam jak zawsze smacznego. Do zobaczenia. Sos już się zaczął gotować. Tłuszcz powinien być mocno rozgrzany. Bardzo mało czasu będziesz miała. Start. Słuchajcie, ja swoje danie...